I w tych takich regatach, gdzie latamy razem z innymi pilotami, kolegami, zauważyłem, że ci, którzy najszybciej docierają do mety na tych regatach, to wcale nie są piloci, którzy najszybciej latają. I chciałem się ciebie zapytać, czy tej obserwacji jakoś nie dałoby się konstruktywnie przełożyć na nasze tematy. Żyjmy coraz lepiej po raz 873. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona Majewska-Piołka. Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowy. A ja nazywam się Tomek Kniat. Nie jestem psychologiem, jestem techniczny. Jestem adeptem rozwoju osobistego, bardzo to lubię. Razem tworzymy podcast, właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to, bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, Iwonko. Dzień dobry, Tomeczku. Mimo, że jest zima. To mimo, że. Mimo, że. Piękna. Mimozami. To nie było wcale negatywne, ale chciałem nawiązać troszeczkę do latania. Dlatego zimą się nie lata, ale latamy wirtualnie. I w tych takich regatach, gdzie latamy razem z innymi pilotami, kolegami, zauważyłem, że ci, którzy najszybciej docierają do mety na tych regatach, to wcale nie są piloci, którzy najszybciej latają. I chciałem się ciebie zapytać, czy tej obserwacji jakoś nie dałoby się konstruktywnie przełożyć na nasze tematy. No, z pewnością da się, wszystko się da, ale coś tutaj chciałam zauważyć. Zauważ, co ty powiedziałeś, z innymi pilotami. Czyli ty już jesteś pilot po prostu. Tak? Oj, rzeczywiście. Tak, wirtualnie zdecydowanie świetnie sobie radzę. O tych symulacjach kiedyś rozmawialiśmy zresztą. Tak, że to jest jednak trochę co innego mimo wszystko. Tak. I ci piloci, którzy najszybciej docierają do mety, do celu, to są ci piloci, którzy najszybciej, najlepiej, najbardziej efektywnie wykorzystują noszenia. Noszenie, ale ty tam musisz chyba wyjaśnić i mnie, i słuchaczom, co to jest to noszenie, co to znaczy wykorzystanie tego noszenia. No, szybowiec nie ma własnego napędu, nie ma własnego źródła energii, więc musi korzystać z energii, która jest w atmosferze. I tych form jest kilka, to sobie pominiemy, to nie jest podcast o lataniu. Taką najczęstszą formą wykorzystywania tej energii to jest po prostu krążenie w kominie powietrznym. Gdzieś to powietrze się unosi z takich czy z innych powodów. Pilot znajduje takie noszenie i zaczyna krążyć w tym kominie powietrznym i za każdym kółkiem jest trochę wyżej, trochę wyżej, trochę wyżej, trochę tak jak w windzie by się jechało do góry. I teraz dzięki temu ma... Dzięki temu nabiera energii potencjalnej, ma wysokość, potem przenosi tę energię potencjalną na energię kinetyczną i to tak i zaczyna dalej lecieć. I właśnie zauważyłem, że piloci, którzy mają tą umiejętność i znajdywania i optymalnego krążenia w centrum noszenia. Może też zdecydowania się nawet na to, tak? Tak, to też jest decyzja. Czy w tym kominie się zatrzymujemy na tankowanie takie wirtualne, czy nie? Oczywiście, tak. Że tak. No wiesz, to jest bardzo ciekawe i myślę, że to nawet można jakby w kilku aspektach popatrzeć na to, jeśli chodzi o życie. No właśnie, bo zobacz, jak często w życiu przydarza nam się, mnie coraz rzadziej, po prostu takie gonienie szybkie do celu. A tutaj chyba ta obserwacja skłoniła mnie do takiej refleksji, może jak warto, jak dobrze jest docenić te noszenia, jakie nam się przytrafiają w życiu. No, tylko oczywiście rozumiecie, dlatego że tutaj pamiętasz niedawno, żeśmy rozmawiali o tym, nie wiem, czy razem żeśmy rozmawiali, czy też ja sama miałam taką audycję, że małymi krokami czasami też się łatwiej idzie, ale to jest co innego, to jest inna kwestia. Tu nie są małe kroki, tylko tu jest wykorzystanie pewnych rzeczy. I ja to na przykład widzę tak, że z jednej strony to ważną sprawą w życiu jest to, żeby dostrzegać
takie możliwości windy. Wiesz, aha, żeby dostrzegać takie momenty, które mogą nas znacznie gdzieś przenieść na inny. Przenieść na inny jakby poziom funkcjonowania. I takie momenty są bardzo często. Ktoś przychodzi z jakąś propozycją, wiesz, na przykład awansu, na przykład zrobienia jakiegoś projektu, który, wiesz, który no, pochłonie nam trochę czasu, oderwie nas od, znaczy wyjmie nas z tego toru, który żeśmy sobie ustalili na przykład jako tam drogę do awansu, w pracy i tak dalej. Będziemy musieli gdzieś w bok jakby pójść, ale za to, jeżeli to się zrobi, jeżeli się to wejdzie w to, no to po prostu da nam potem inne, jakby inną możliwość, tak? Inne, no taki, przychodzi mi do głowy taki pomysł. Ktoś sobie na przykład, zresztą to akurat nie jest wyssane z palca, tylko oparte o taką pewne doświadczenie moje. Ktoś dostaje w nagrodę, nawiasem mówiąc, wyjazd do Wielkiej Brytanii, do Cambridge konkretnie, żeby uczyć się angielskiego, tak? Na jakieś tam pół roku czy coś takiego. No, ale to jest, żeby mógł to zrobić, musi wziąć urlop bezpłatny ze swojej firmy, w której to swojej firmie, no jakoś tam sobie właśnie tę karierę gdzieś tam... Masz tam swoją ścieżkę wymyśloną, tak, idzie i być może nawet ma jakieś lekcje angielskiego tam. No tak, ale generalnie rzecz biorąc ten cel ma przed oczami, tak, tego tam swojego awansu i tej swojej rzeczy. No i teraz ma podjąć tę decyzję, prawda? Czy to zrobić, czy tego nie zrobić. I są osoby, które się zdecydują, są osoby, które się nie zdecydują, tak? Z żalem stwierdzam, że akurat ta osoba, o której mówię, się nie zdecydowała. Tak bardzo chciała być szybciej tam, gdzie była. No i rzeczywiście była tam, tylko pytanie, gdyby na przykład wzniosła swój ten angielski na wyższy poziom, czy nie miałaby szansy na coś, czego nawet nie wie, ale coś, co by ją jeszcze... Ta nowa ścieżka mogłaby być jeszcze ciekawsza. Jeszcze lepsza, jeszcze ciekawsza niż ta, co jest. I to się oczywiście łączy z taką właśnie, z takim zrozumieniem no właśnie tego, o czym teraz rozmawiamy, że czasem takie pozorne zatrzymanie, pozorna, no użyję tego sformułowania, bo mówię pozorna, strata czasu. Mhm. De facto nie jest stratą czasu, tylko jest inwestycją czasu, która nas potem popchnie, tak, gdzieś tam jeszcze wyżej. I warto jest być na to uczulonym, tak? Natomiast druga sprawa to jest ta, że ty mówisz o energii, tak? O doładowaniu. Właśnie. Czyli no, to sam wiesz, nawet ci nie muszę mówić, co tutaj no, że naszym słuchaczom też nie musimy mówić, ale nie wiem, wyartykułuj może jednakowoż. Że ten czas poświęcony na doładowanie energii, swojej własnej. Energii, przede wszystkim energii. Znaczy wiesz, to wszystko się w końcu tak czy inaczej przekłada na, tak, energię, tak? Tak, i ma ogromny wpływ na sukces. Dokładnie. Czyli zatrzymaj się, nie biegnij, żeby szybciej, tylko odpocznij właściwie. Śpiesz się powoli. No, odpocznij właściwie, tak, po prostu w tym momencie, tak? Weź jakieś, no, zainwestuj, tak, w tę swoją energię w odpowiedni siebie sposób. Dopieść się, tak, odpowiednio, ale też naucz się czegoś. Bo czasami to jest tak, że na przykład spieszymy się gdzieś, robimy różnego rodzaju rzeczy po łebkach. No bo szybko, bo ja tutaj właśnie. Bo do celu. Tak. A tymczasem może być właśnie tak, że ten znowu projekt, który teraz robisz, czy to, nad czym się pochylasz, daje ci tyle doświadczenia, tyle wiedzy, że w jakimś, że będziesz miał po prostu potem lżej, łatwiej. Jak się ma lżej i łatwiej, no to nie wiem, tak jak pieśniarz, czy piosenkarz, jeśli śpiewa z luzem, to jest to inaczej odbierane i to jest na pewno dobra sprawa dla jego kariery. Tak samo dla każdego i dla organizmu. Dla organizmu oczywiście, ale już nawet mówimy o tej karierze, o tym celu. Jeżeli jest to widoczne, że to, co robisz, robisz z łatwością, z wiedzą, tak, to też jest być może nawet podświadomie, ale zauważane i brane gdzieś tam w kategoriach jakiegoś awansu czy dochodzenia do pewnych rzeczy. Absolutnie nie warto jest robić takich rzeczy po to, żeby zrobić je jak najszybciej. I ja szczerze powiem,
powiedziawszy, ty też mówisz, że coraz rzadziej się tak do tego celu spieszysz, ale ja to nawet powiem szczerze, że nie pamiętam, wiesz? Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam w swoim życiu, ale to wynika znowu, to wynika z tej mojej takiej od lat już takiej zasady, którą mam, że wszystko, co robię, robię na najwyższym poziomie swoich możliwości. No to skoro na najwyższym poziomie swoich możliwości, to ja zapominam o tym pośpiechu, tak? Tylko tak. Robię to po prostu tak, jak potrafię w tym momencie to zrobić najlepiej. I też... Czyli czy rozumiem dobrze, że ty się skupiasz na samym robieniu tego tak. na najwyższym poziomie tak. swoich możliwości tak. bardziej niż na tak. dotarciu do celu w określonym momencie. Tak. Oczywiście, wiesz, to się łączy generalnie rzecz biorąc z planowaniem swojego życia i tak dalej, tak, więc wiesz, tak. ponieważ na przykład no, mam już doświadczenie w tym, co robię i tak dalej, no to wiem, ile będę potrzebowała na to czasu, tak, mniej więcej i zazwyczaj te swoje plany układam w taki sposób. A to też jest właśnie dość istotna sprawa z tym związana, prawda, bo no, rozumiem ci piloci doświadczeni, którzy wykorzystują to, oni właśnie też mają taką wiedzę, tak naprawdę, ile to tego czasu zajmie, bo jeśli się ścigacie, to ja nie wierzę w to, żeby to było tak, że oni w ogóle nie uwzględniają tej perspektywy czasowej. O, do tego jest, od tego jest cały program komputerowy. No, ale... program jest, no, ale w życiu, gdyby to było, gdybyście się ścigali w życiu bez programu komputerowego, tylko tak po prostu na tych koniach szybowcowych, to myślę, że trzeba mieć pojęcie, ile to może zająć, prawda? I to jest to, o czym ja mówię, no bo nie jest łatwo zaplanować sobie pewne rzeczy. Gdybym nie miała doświadczenia i nie wiedziałabym, ile czasu zajmie mi przygotowanie na przykład szkolenia, to umawiając się z klientem, mogłabym się wpuścić w taki kanał. Że dobrze to, a pani wolno, bo byśmy to chcieli za 2 tygodnie, tak? I ja wtedy mówię, okej, tak, dobrze, bo wiesz, szybko do celu, mam klienta, prawda? Tak. No ale ja na przykład, jeśli ja wiem, ile ja czasu na to potrzebuję, to ja bym, nie, no przykro mi bardzo, ale 2 tygodnie to jest trochę za mało, mówi się za 3. Tak. I ale to jest też taka właśnie i świadomość, i odwaga tego w życiu, prawda? Żeby nie godzić się, bo ludzie się często godzą i to nawet w firmach się godzą. A kto klient chce, no to my mu to mówimy, a potem cała firma w ogóle staje na paluszkach i spieszą i nie zawsze jest to zrobione dobrze zresztą. A niezależnie od tego, że nie jest zrobione dobrze, no to często też właśnie ginie ten element takiej możliwości uczenia się czegoś przy tym. No ale właśnie myślę, że tak jak właśnie tutaj powiedziałam, że doświadczenie pozwala nam też na to, żeby wiedzieć, ile nas czasu ten komin, czy ta elewacja, to co nas gdzie wynosiło, ile to nam po prostu czasu na to trzeba poświęcić. Jest jeszcze jeden aspekt tego. Mhm. Ja wspomniałem o programie komputerowym. To jest program, który jest używany w rzeczywistości, w lataniu już, w szybowcu, który pomaga pilotowi oszacować optymalną prędkość potem przelotu do następnego komina. Okej. Okay. Czyli w zależności od wielu czynników, dlatego do tego jest potrzebny komputer, ale przede wszystkim właśnie efektywności wykorzystania poprzednich kilku noszeń, komputer podpowiada, z jaką optymalną prędkością mamy przelecieć do następnego, czyli mamy wykonywać ten następny krok do celu. No tak, ale wiesz, jeżeli... Ale czy to się to przenosi na życie, czy nie, no to tutaj znaczy, tego wiesz, nie będę... Jeżeli bierzemy pod uwagę takie, wiesz, komputerowe te układy, no to wiesz, to trochę ginie tutaj wola człowieka. Tak. I to właściwie wtedy nie ma o czym gadać, no bo jeżeli ja się dostosowuję do tego, co mi mówi komputer, no to po prostu poniekąd wykonuję jakby te jego tam rzeczy i biorę to pod uwagę. Może tylko, że to za szybkie podążanie do następnego tego noszenia też nie jest za dobre. No tak, ale też tutaj mam informację, jak mam, z jaką szybkością mam jechać. Czyli tutaj właściwie to musiałabym się wykazać sporą ignorancją, żebym tego nie wzięła pod uwagę. Tak. Natomiast w życiu jest trochę inaczej, tak? Tam komputer ci nie powie, z jaką szybkością masz to zrobić. Czasami jest termin, który właśnie zupełnie potrzebnie przyjmujesz taki, bo można byłoby zrobić coś dłużej. Wszelka wiedza, wszelkie uczenie się, zajrzenie na przykład, kiedy robi się różnego rodzaju no właśnie projekty, jakieś rzeczy, nie zostawienie tego, żeby tylko tak po łebkach, ale sprawdzenie czegoś, zobaczenie czegoś nowego, nauczenie się.
to naprawdę rozwija i czasami powoduje, że dobrze, może żeśmy przyszli trochę wolniej niż moglibyśmy, gdybyśmy się zgodzili na te terminy, ale za to jesteśmy silniejsi, za to mamy, zrobiliśmy to lżej. My z tego wychodzimy z lepszą energią i sam ten projekt jest bardziej dopieszczony. I gdybyśmy się chcieli porównywać, ja wiadomo, że się nie chcemy porównywać, ale gdybyśmy się chcieli porównywać do innych, to okazałoby się, że w konsekwencji takiego zachowania jesteśmy dużo dalej niż oni. I wyżej. Tak, i wyżej. No to fajnie, dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.